Podczas obrad Siedleckiej Rady Miasta dało się usłyszeć wulgarny komentarz. Obrady prowadzono stacjonarnie, choć część radnych pracowała zdalnie. Gdy radny wypowiada się przez łącze internetowe, jego profil się podświetla. Obraźliwe określenie padło z profilu Marleny Puzi, w chwili, gdy wypowiadała się radna Iwona Orzełowska. Pozostali radni są oburzeni. Sprawę opisała Justyna Janusz. Ukrainka Kateryna Szakalowa jest twardą, charakterną dziewczyną, prawdziwą wojowniczką. Wielokrotnie udowadniała to w klatce czy oktagonie, zostając mistrzynią MMA Polskiej Federacji Fight Exclusive Night. Choć w sporcie odnosi sukcesy, życie jej nie oszczędzało. Ma dopiero 24 lata, a już doświadczyła dwóch wojen. Najpierw wieku 16 lat musiała uciekać z Doniecka, teraz zmuszona była opuścić Charków. W obu miejscach zostali jej bliscy. Schronienie znalazła w Siedlcach, dzięki czemu opowiedziała nam swoją poruszającą historię. Głęboko wierzy, że niedługo będzie mogła wrócić do swojego prawdziwego domu. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach, który w tym roku obchodzi stulecie, jest czymś zdecydowanie więcej niż zwykłą placówką oświatową. Przecież zajmuje się tymi, którzy są najsłabsi. Często bezradni wobec codziennych wyzwań. Ośrodek daje im szansę, że będą sobie radzić w życiu. W swej długiej historii placówka wielokrotnie zmieniała siedzibę. Jednak to nie mury stanowiły o jej prawdziwej sile, ale ludzie. Wspomnienia pedagogów pozwalają przyjrzeć się bliżej działalności ośrodka w ostatnich kilkudziesięciu latach. Spisał je Zbigniew Juśkiewicz.